judge. You're not walking in my footsteps. I got a grudge. Just listen up and you will see how he treated me. That bad boy thing was working for a while, and I would cling to every little thing he said. But every little thing he said was a lie. Jak widzicie, laurka w pełnym rozpiździaju sobotnim, ale dzisiaj będę miała gości, więc dzisiaj od rana działam w kuchni i robię ciasta. W sumie robię dwa ciasta, są to bardzo banalne ciasta, bo jak wiecie, albo i nie, do speców cukierniczych to ja nie należę, ale w rytm piosenki pokonam siebie, udowodnię, że można lepiej. No to w rytm tej piosenki właśnie ja walczę, rozumiecie, ze swoimi jakimiś tam słabymi punktami i po prostu działam, nie poddaję się, więc witam Was na blogu sobotnim. Ja Laurka, wyglądająca jak kupa. Tak, i zaczynamy dzień. Nie wiem w sumie, czy Wam kiedyś pokazywałam, jak robię takie ciasto 3 bit. No, na proste tutaj są akurat połamane herbatniki, bo one mi się w tej mniejszej foremce nie mieszczą. No ja zawsze robię tak, że daję właśnie te herbatniki, potem na to daję masę kajmakową. Akurat dzisiaj to będzie masa taka zwykła. Czekajcie, zaraz Wam powiem, co się tu moczy, sorry, że to taki mandżur, ale masa krówkowa, po prostu taka zwykła. Ona się tu moczy, wiecie o co chodzi, żeby się łatwiej rozprowadzała. No i ja potem robię tak, że właśnie na tą warstwę daję tą masę kajmakową, potem znowu daję herbatniki, potem daję po prostu budyń. Potem daję znowu herbatniki, bitą śmietanę i na to wszystko posypuję migdałami i tyle. No tak naprawdę wielkiej filozofii nie ma. No a tutaj jest masa na drugie ciasto i to drugie ciasto się piecze już w piekarniku i to będzie takie ciasto z takim spodem biszkoptowym i na to będzie, czekajcie, moje mleko kipi. Patrzcie, co się stało. Właśnie to jest chwila nieuwagi. Dobra, uratowałam, zrobiłam budyń. Jest gęsty, także jest gitarka i to będzie właśnie budyń do tego mojego ciasta, takiego 3-bitowego. Tutaj w ogóle pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, mianowicie wczoraj robiłam, bo chciałam sobie zrobić właśnie spody do tego mojego ciasta jabłkowego. No i one mi po prostu wyszły za cienkie, jak widzicie, bo tak sobie myślę teraz, że mogłam po prostu zrobić dwie lub półtorej porcji tej mieszanki. Tutaj sobie odkroiłam to takie, wiecie, u góry, bo chciałam zobaczyć, jak to się będzie przekrajało. No nieważne, w każdym razie nie krytykujcie mnie za to, od razu Wam mówię w komentarzach, bo ja po prostu nie należę do speców od jakiegoś tam pieczenia i ja nie mam o tym zielonego pojęcia. Robię to po prostu na wyczucie i tyle. No i czasami wychodzi, czasami nie. Chcę Wam tylko powiedzieć, że właśnie jak widzicie, ten spód mi wyszedł za cienki, bo on wyszedł ma niecałe nawet 2 cm. Więc ja teraz sobie w piekarniku i w ogóle robię też w tortownicy, bo stwierdziłam, że będzie mi to fajniej wyglądało później na talerzu. Więc w tortownicy robię sobie po prostu znowu jeszcze raz te ciasto, żeby sobie je później rozkroić i przełożyć warstwą jabłek, które sobie uprażyłam wczoraj. Połączyłam te jabłka z żelatyną troszeczkę, żeby później, wiecie o co chodzi, żeby to się po prostu też tak nie rozlewało później w formie, tylko żeby się tak trzymało ładnie. Potem na tą warstwę dam, ubiję po prostu śmietanki 30, ubiję bitą śmietanę, no i to będzie gitarka i to będzie wszystko, także bez zbędnej filozofii. Także tak to właśnie wygląda. Tak oczywiście, tak wygląda właśnie mandżur przy robieniu ciasta, przynajmniej u mnie. Ja oczywiście to wszystko sprzątam na bieżąco, także nożyczki fryzjerskie w ogóle by mi się gdzieś zgubiły normalne. No i tak to wygląda, moi drodzy, za oknem w ogóle cudowna pogoda, także jak tradycyjnie, jak to na vlogach u mnie, ten widok za okna. Dzisiaj się zapowiada, że będzie taki typowo domowy vlog, typowo domowy daily vlog, bo ja dzisiaj mam dość sporo rzeczy do zrobienia, wczoraj ogólnie sobie posprzątałam cały dom, tak jak w zwyczaju, to mam w piątki,
Dzisiaj jeszcze chciałabym, zanim w ogóle do mnie przyjdą goście, chciałabym zmontować jeszcze jeden film dla Was, żeby Wam go wpuścić, może jeszcze nawet i dzisiaj. Zauważyliście pewnie, że ostatnimi czasy ja robię tak, że nie wstawiam w jakieś określone, konkretne dni filmów. Wstawiam filmy po prostu tak, jak mi się uda to zmontować, bo na mnie to wywierało straszną presję, jak ja po prostu się sama z sobą się tak naprawdę zobowiązałam, że będę Wam wstawiała filmy w określone dni. No i nie ukrywam, że to ogólnie w sytuacji, kiedy oczywiście YouTube nie jest jedynym zajęciem, w sytuacji, kiedy wiecie, jest jeszcze normalna praca, do tego normalne obowiązki domowe i tak dalej, to po prostu to potem na człowieku wywiera, człowiek sam na sobie po prostu wywiera taką niepotrzebną presję i się stresuje, a to też nie o to chodzi, żeby pasja była stresem, tylko żeby była przyjemnością, więc to po prostu robię tak, żeby nadal mieć 2 lub 3 filmy w tygodniu, ale żeby po prostu mieć z tego radość, żeby nie zatracić tego, bo to jest najgorsza rzecz, która może być. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie, więc po prostu te moje filmy to są dla Was takie trochę niespodzianki w tygodniu, aczkolwiek pewnie też zauważyliście, że mam pewne takie w głowie jednak standardowe dni i naprawdę staram się, żeby to było w te dni. No ale to, tak jak mówię, życie płata różne figle i nie można samemu na sobie wywierać presji. Co innego, wiecie, gdyby to była moja jedyna praca, moje po prostu jakieś zobowiązanie wobec Was jako, powiedzmy, klienta i byłby to jakiś projekt i to trzeba oddać, no to wtedy oczywiście jak najbardziej tak to wygląda. Natomiast, tak jak mówię, póki co jest to moja pasja i ja nie chcę zatracić tej pasji, więc ja po prostu robię to w taki sposób, żebyście Wy mieli przyjemność z oglądania moich filmów, czyli żeby one były na dzień dzisiejszy na najwyższym poziomie, na najwyższym poziomie mojego sprzętu i na najwyższym poziomie moich umiejętności też montowania filmów i na najwyższym poziomie merytoryki tych filmów, więc mam nadzieję, że to Was również cieszy. No i tak naprawdę to jest tyle takiej mojej gadki szmatki dzisiaj. Także dajcie znać, co Wy o tym myślicie, czy myślicie, że takie zdrowe podejście jest ok, czy może uważacie, że człowiek powinien się sam w sobie spiąć i jednak wyznaczyć sobie takie stricte, konkretne dni i się tego trzymać, choćby wiecie, po trupach. Dajcie znać, jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. If you wanna see some crazy and also lazy, then you should meet me and my friends. Even though we got no money, we sure as hell funny. Yeah, everything's better with them, we're just like ooh, ooh, ooh. We don't worry about tomorrow, we just ooh, ooh, ooh. What we wanna do tonight. Waking up at sundown, the world's our playground, and we don't even have to pretend. Every time we're together, it doesn't get better, and every day is like a weekend. We're just like ooh, ooh, ooh. I teraz wyłożyłam już na ten biszkopt, tutaj odkroiłam tą czapę taką z biszkopta i wyłożyłam na to tą całą moją masę, jak widzicie, pusta miska, całą tą moją masę jabłkową i na to będę wykładała bitą śmietanę i to również będzie wszystko. Także jak widzicie, po prostu najbanalniejsze ciasta świata. But I know deep inside you are turning cold down below. No a w ogóle wiecie, kto u mnie był dzisiaj? Była u mnie Ania z kanału Shadow i degustowała moje ciasta, które zrobiłam na właśnie dzisiejszą, powiedzmy sobie, taką mini imprezę, no bo ciężko to nazwać imprezą, było tylko kilka osób znajomych tak na kawę i na ciacho, wiecie o co chodzi. Więc nic takiego jakiegoś wielkiego, no. Także tak, ja teraz właśnie muszę to wszystko powkładać do zmywarki, te wszystkie, wiecie, filiżanki, kubki, talerzyki i tak dalej. Jestem trochę żółta, bo już mam to światło górne włączone. No, więc ja teraz muszę tutaj ogarnąć po tej uczcie słodyczowej i potem jeszcze Wam pokażę, co na kanale, bo jeszcze Wam tego nie pokazałam, a później będę się brała za montowanie tego vloga.
Także w sumie dzisiaj tak mam wrażenie, że nic takiego zbyt ciekawego Wam nie pokazałam, no ale przynajmniej miałam okazję do Was pogadać. A wiem, że ogólnie przepadacie za moimi vlogami, więc odezwę się do Was później, jak powkładam wszystko do zmywarki. A więc tak, jeżeli chodzi o to, co na kanale, to jak widzicie, mamy tutaj aktualną liczbę subskrybentów 3352. Dwie osoby mamy, przekroczyliśmy próg 300 tysięcy wyświetleń, co jest bardzo fajnym i zacnym celem. Kolejna rzecz tutaj z najnowszych rzeczy, to wrzuciłam Wam na kanał w czwartek test pomadek z Rimmel, recenzję, The Only One, najnowsza seria pomadek. Wcześniej w poniedziałek wrzuciłam Wam daily vloga z zeszłego tygodnia, w którym to pokazuję Wam moją wizytę u fryzjera. I jeszcze wcześniejszy film to był test podkładu z Catrice, Even Skin Tone oraz bazy z Maybelline New Baby Skin. Także to by było na tyle z takich nowszych rzeczy na kanale, więc zapraszam Was serdecznie do oglądania, jeżeli jeszcze nie widzieliście tych filmów. Chciałam Wam pokazać, jakie cudowne kwiatuszki dzisiaj dostałam od Ani z kanału Shadow, kiedy przyjechała do mnie właśnie jako jeden z gości. Patrzcie, jakie one są śliczne. Po prostu cały ten design tego koszyczka to jest coś absolutnie obłędnego. No i tutaj mamy te kwiatuszki niebieskie, takie turkusowe bym powiedziała nawet bardziej. Także no po prostu przecudowne. Dziękuję Ci bardzo, kochana Aniu, za taki śliczny prezencik. Super. Kciuk w górę. Ja się z Wami żegnam, bo już jest dość późno i jak widzicie, jestem masakrycznie zmęczona przez to, że jestem od rana na nogach. Jeszcze dodatkowo mnie tutaj dziś wysypało na mojej facjacie, no i masakra tutaj, no po prostu dramat, moi drodzy, dramat. No ale nic, no, trzeba żyć dalej, także ja się z Wami żegnam z mojej łazienki, tu się jeszcze z Wami nie żegnałam. Także koniecznie zostawcie kciuka do góry, jeżeli podobał Wam się ten vlog i jeżeli ogólnie lubicie ze mną spędzać czas i dzięki temu się dowiadujecie więcej o mnie i tak dalej, takie tam różne rzeczy. Także bardzo Wam dziękuję dzisiaj za oglądanie i widzimy się w kolejnych vlogach już wkrótce. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, pa! No, I just...